Siemano, z tej strony Dominik. Witam was wszystkich w Farming Simulator 15. Znajdujemy się w tej nostalgicznej grze, która ma już 10 lat na premierze mapy Podkarpacie V2. Mapa, która była wydana pierwotnie przez Tomix LS w 16 roku, później po moich poprawkach wydana w 18 roku w wersji V1.1, doczekała się po tylu latach wersji V2. Szczerze mówiąc, ja tą mapę zacząłem już poprawiać od razu po premierze wersji V1.1. Ale że w 19 roku, na początku roku, złożyłem sobie nowego peceta, którym odpaliłem 19, to dałem sobie spokój, odłożyłem sobie ją na bok. W 19 rozwijałem się dalej w świecie moddingowej, ale stwierdziłem, że udimy nie są dla mnie i jakoś tak nie wciągnąłem się w to dalej. Nie znacie mnie, młodzi gracze z środowiska Farming Simulator 22, czy też nie poznacie mnie ze środowiska Farming Simulator 25, bo to nie jest dla mnie. Ja jestem starym wyżeraczem tych odsłon gier LS9, LS11, LS13 i uważam, że fototekstury zakończyły swój żywot w 15. Dlatego wszystkim dziś pragnę zaprezentować ostatnią mapę do 15, która naprawdę ma klimat na tych teksturach i żadnych tutaj foto poprawek, jakichś shaderów czy cieni z NVIDII, czy tam co używacie w nowych odsłonach, to nic niepotrzebne, bo ja przedstawię wam mapę, która sama w sobie posiada już zajebisty klimat i tylko wystarczy dorzucić jeszcze niebo w 8K do gry, do podstawki gry i dzięki temu wrócicie sobie do 13, w 15 albo jeszcze lepiej. Zanim przedstawię wam dokładnie mapę, musimy przejść najpierw w ustawienia gry, dlatego że posiadam dosyć mocny laptop, jak na gamingowe przystało. Jest to Predator Helios 700, który ma na pokładzie RTX 2080 i 7 9 generacji 32 GB pamięci RAM. Dzięki temu mogę sobie odpalić tę grę na dosłownie pełnych detalach, łącznie z wykładzaniem krawędzi, filtrowanie anizotropowe, czy jak to tam się nazywa fachowo, nawet nie wiem co to jest, ale domyślnie to jest zawsze ustawione na 4. Ja to sobie poustawiłem na 8 i dzięki temu ta gra jest naprawdę dopieszczona fest. Chyba ja tu nic nie zmieniłem, nie będę zapisywał. Przejdziemy sobie do kariery, a jeszcze dodam jeszcze ważną informację. W modyfikacjach jest dodana tylko mapa i wszystkie potrzebne mody, które również dostaniecie w opisie pod tą prezentacją. Dobra, odpalimy sobie grę na łatwym, tu poziom nie ma żadnej reguły. Oczywiście przedstawię wam wszystkim log od razu. Ja jestem znany z tego, że moje modyfikacje nigdy nie miałem błędów w logu. Zawsze jak wydawałem jakieś modyfikacje, to miały czyste logi, nie sypały błędami i były w pełni grywalne. No, poza niektórymi modyfikacjami 19, które po prostu odpuszczałem sobie, bo już nie miałem na to siły, nie miałem swoich lat. Jestem dorosłym człowiekiem i powrót do tej gry to jest dla mnie wielka nostalgia życiowa, bo spędziłem przy niej naprawdę ogrom godzin prac i godzin grania, żeby coś dla was wytworzyć. Przesuniem sobie najwyżej log do góry. Tu jest to wszystkie historie, jak gra dodaje jakieś modyfikacje, uruchamia je i wywala ewentualnie jakieś błędy od nich, tak jak mamy tutaj jakiś jakiś dodatek do dodatkowych upraw na polu. To tam log wywali jakąś informację, że ładował. Czy na przykład na dół zejdziemy, to tam mamy jakieś na końcu errory, które są spowodowane z mapy, a mianowicie to one te błędy powoduje jeden model 3D, który trzeba byłoby modelować od początku, a jestem zdania, że ta gra nie jest warta siedzenia kilku dni teraz, żeby wymodelować jeden model, bo to jest głównie mapa, która ma posłużyć na wspomnienia, a nie na granie godzinami teraz. Jestem świadom tego, że ktoś pobierze tą mapę, odpali sobie, pogra godzinę, dwie, pięć godzin i ją wyłączy. Bo ciężki jest powrót z czegoś nowego jak Farming 22 do
Farminga 15, gdzie naprawdę jest 8 lat różnicy, czy tam 7, już nie pamiętam dokładnie, jak 22 miała premierę. Także witam jeszcze raz na Podkarpaciu V2. Odpalimy sobie może na początek nawigację GPS-a. Właśnie ten guzik. Tak wygląda mapa z poziomu nawigacji GPS. No i teraz będę miał zaszczyt przedstawić wam wszystkim tą mapę, krok po kroku oprowadzić, powiedzieć co, gdzie jest, jak to wygląda. Także zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Dominik, jestem autorem tej mapy. Dodatkowym autorem, może inaczej powiem, głównym autorem jest Tomix LS, który dał mi kiedyś zgodę na wydanie wersji V1.1 poprawkowej. Tą zgodę gdzieś tam mam, postaram się w tym miejscu ją wrzucić, screenshot jej. I na pewno nie pożałujecie, jak ugryzdzie tą mapę, a dodam jeszcze, że mam na dysku kilkanaście modyfikacji, które mogę śmiało zrobić jako modpack, wrzucić na tą mapę i będziecie mogli śmiało sobie pograć na modach mojego autorstwa, które są dopracowane perfekcyjnie. Także zapraszam na mój kanał. Jest 6:50 czasu gry. Mapa wygląda w tym momencie tak. Posiada swój klimat niepowtarzalny, którego w podstawie gry nigdy nie było. Jak sobie ruszymy już do przodu, przejdziemy się na podstawowej farmie, to widzimy te cienie na przykład. Moim zdaniem jest to dosłownie LS13 na podstawie 15 Farminga. No mogę się roześmieć w tym momencie, ale naprawdę dla mnie to już jest coś. Jako stary wyżaracz Farminga naprawdę dla mnie to już robi dużo roboty. Ale nie w tym wszystkim jest sens. Sensem jest cała ta gra, cała ta mapa, która ma nawiązywać do starego retro Farminga, bo to już 10 lat minęło. Więc tak, na starej farmie wedle VO1.1 dużo się zmieniło. Nawet po samym otworzeniu garażu, jak zerkniemy do środka, mamy prawdziwy, profesjonalny warsztat, a nie jakieś dosłownie dwa śrubokręty. Mamy półeczkę z gratami, mamy jakąś sofę, betoniarkę, mamy plakat. Najczęściej to można spotkać na wulkanizacji, ale na warsztacie też takie naklejki są. Mamy tu również naklejki. Oczywiście starzy widzowie wiedzą dobrze, że ja słynąłem z tego, że zawsze musiałem gdzieś swoją reklamę ulokować. Dlatego widzicie, będą takie naklejki na mapie spotykane, nie wszędzie, ale w kilku miejscach na pewno będą. Tak samo po wejściu w podgląd mapy mamy reklamę Prezes Ziaro, mamy reklamę Ziarotech, mojej działalności. Dalej mamy plakat, na którym też jest znów Prezes Ziaro, moje banner, ale to jest głównie kalendarz z laską przy 60 i 2010 rokiem. Cała historia tej mapy, tej gry, ma robić taki powrót do lat 10, między 10 a 12 rokiem. Moim zdaniem to były najlepsze lata, gdzie ludzie sobie pomagali, te życie wyglądało inaczej, telefony dopiero wchodziły i komputery. Ja osobiście dużo czasu spędzałem na dworze, nie w domu, przed komputerem czy przed telefonem. Teraz z zawodu jestem informatykiem, mam na co dzień styczność z tym, ale naprawdę uwierzcie mi, młodzi moi widzowie lub oglądacze, którzy oglądają to teraz pierwszy raz, że tak kiedyś życie nie wyglądało. Naprawdę kiedyś były zupełnie inne czasy i dzięki tej grze, dzięki tej odsłonie mapy ja mam nostalgiczny powrót i naprawdę aż łza wokół gdzieś się kręci. Pójdziemy sobie do stodoły, wedle V1.0 zmieniło się też troszeczkę, a mianowicie tu powstały dwa silosy do pszenicy i jęczmienia, gdzie można sobie turem 30 podjechać i nagarnąć sobie te zboże. Nie jaki stoi tam, stoi żmijka, że sobie nasypiemy. Myślę, że to jest takie bardziej realistyczne, a sam osobiście jak grałem, to mi się to bardziej podobało. W tym miejscu dalej mamy jakieś tam nawozy, ogólnie może inaczej. Później wyjdę z gry, przedstawię wam wszystkie te modyfikacje, jak trzeba prawidłowo dodać do gry, żeby dostać tę właśnie oto teksturę grafiki. Czy mieć wszystkie te prawidłowe animacje, takie jak otwieranie wrot, czy no dobra, wszystko przed wami, oglądajcie dalej uważnie i będziecie wiedzieć, jak to zainstalować. Wedle V1.1 zmieniło się jeszcze tu tyle, że jest teraz piwnica, do której możemy sobie wejść. Nie tą stronę otworzyłem. Dobra, to będzie ta. Możemy sobie do tej piwnicy wejść.
i tu mamy sobie ziemniaki. Tak klimatycznie, bo w każdej piwnicy na gospodarstwie, na wiosce w tamtych latach były ziemniaki. Teraz no to dużo się pozmieniało, są silosy, są specjalne tam wozy, wiaty, no to mamy 24 rok, ludzie. Nie ma co oczekiwać po tej grze, to, że tu będą cuda, jak w Farmingu 25. Nie, to po prostu jest nostalgiczny powrót i wielu z was na pewno powróci do tej gry dosłownie na godzinę, żeby coś pospominać. Z tyłu mamy klimatyczną taką jakby wiatę, podwórko. Może z tej perspektywy to nic nie daje, ale jak na tym zdjęciu, gdzie będzie dużo ludzi... Na zdjęciach, które będą zachęcać ludzi do pobrania tej gry, będą mieli podgląd w ten sposób, tak? No to samo to, że już klimat będzie jakiś przedstawiał. W wersji Fire 1.1, jak dobrze pamiętacie, te płyty betonowe leżały sobie gdzieś w tym miejscu, przy kamionce, przy jakimś tam syfie, przy złomie. No to teraz w wersji V2, no trochę wiadomo, życie idzie do przodu, te płyty zostały wyłożone, jakaś wiata powstała sobie. No i tak to wygląda tył gospodarki. Tu mamy... Też na V1.1 też było w tym miejscu tak jakby mały staw, małe takie oczko, odpływ z rynien, czy jak to można nazwać. Tylko, że tam była woda taka jakby rysowana w pęcie. Tu mamy realistyczną wodę oraz rzęsę, która pływa sobie po wodzie. To było bardzo mało spotykane, a wręcz wcale nie było spotykane w mapach do 15. Udało mi się to dodać. Jestem z tego zadowolony i mam nadzieję, że wiele graczy będzie w to mogło śmiało pograć. Także tak to wygląda za podwórkiem startowym. Jak sobie wejdziemy w opisy, opisy są ogólnie przetłumaczone też w wersję angielską i niemiecką. No to mamy informację, że na wsi Grabina na Podkarpaciu czekają na ciebie cztery gospodarstwa do prowadzenia. Swoją misję zaczynasz na najmniejszym podwórku, gdzie zajmujesz się uprawą pól, hodowlą kur. Jeśli będziesz czuł się na siłach, może wybrać drugie większe gospodarstwo z hodowlą krów lub być rolnikiem pro i na nowszych sprzętach prowadzić trzecie gospodarstwo rolne. Masz do wyboru jeszcze jedno największe gospodarstwo rolno-hodowlane, jest bardzo rozbudowane i wyposażone w nowoczesne technologie. No i ogólnie, z dalszych informacji tam jest, że jest druga wieś, na którym się znajduje skup zboża, który zaraz wam przedstawię, gdzie jest jeszcze młyn. Jeszcze tam jest informacja, że możemy sprzedawać sobie do biogazowni, znaczy nie, swoją karierę możesz rozwijać jako przedsiębiorca wielkiej biogazowni lub jako drwal, dostarczając drewno do tartaku oraz wióry do ogrzewania starych bloków po PGR-ze. No i tam, że cała akcja dzieje się w latach 10, między 10 a 12 roku, no i tam jest, że poczuj ten klimat, także zdjęcia są autentyczne z mapy, a ja zapraszam dalej do oglądania. Przejdziemy sobie drogą polną do sąsiada obok. To zobaczymy drogą gospodarkę rolno-hodowlaną, mniejszą jeszcze, na której jest taka, można powiedzieć, naprawdę... To jest naprawdę taka klimatyczna wersja Farminga 13. Nie wiem, jak to będzie widoczne na filmiku na YouTubie, ale naprawdę grając tego Farminga, jak podejdziemy do pewnych tutaj miejsc, no, to wielu graczom pewnie zapali się gdzieś lampka w głowie i naprawdę wrócą sobie do wspomnień starych. Same te krzaki, ta trawa pod tą wiatą, tego nie było w wersji V1.1 i tego naprawdę brakowało w tej odsłonie, jak widzicie. Czy tu, czy tam, czy pod tą wiatą, te krzaki, te zarośla, te podjazdy, te kamienie, ten żwir, ta gleba. Naprawdę, moim zdaniem, to jest klimatyczne. No, po otwarciu oczywiście mamy tu jakiś tam garaż. Tu są jakieś tam graty pochowane. Tu mamy garaż na ciapka, na 60, na fertka. No, taki mały garaż, w którym to możemy zrobić jakieś podstawowe naprawy. Oczywiście standardowo plakaty, to samo co jest tam, tylko że w innym wydaniu, w innym garażu. Jak widzicie, znajduje się też jakiś beton, znajduje się jakiś piasek, jakieś tam ślady po wejściu do stodoły. Pozamykam, może by to się nie kolidowało nic. No to widzimy, to jest standardowo tak jak było w wersji V1.1. Żmijka, tu w tym miejscu wysypujemy zboże, nasypujemy zboże następne.
ale co się dużo zmieniło, to powstały te ślady na przykład, te brudna podłoga, posadzka brudna, czego nie było w odsłonie V1.1, czy nawet dym z obornika, czy on tam paruje, jak się fachowo nazywa, czy ten kibelek, który też moim zdaniem oddaje jakąś jakiś tam klimat. W tym miejscu, czy pryzma, którą będziemy sypać, a w wersji V1.1 były dwa betony postawione z lewej i z prawej i to miało dawać znak, że to była pryzma do kiszonki. W wersji V1.1 też nie było beli, siano kiszonki, które można podjechać turem, złapać, zawieźć do bydła, dać im. No naprawdę i dużo się pozmieniało, jest więcej klimatu, więcej dupereli. Można śmiało sobie pograć, naprawdę jest na czym i jak. Tak jak widzimy, w tym miejscu chodzą piesi. Wcześniej w wersji V1.1 nie chodzili w tym na przykład miejscu oni. Ale to zaraz pojedziemy sobie w prawo na wioskę. Zobaczcie te krzaki. Moim zdaniem one naprawdę dodają dużo, dużo takiego realizmu i tej jakości. Czy u sąsiada na przykład widzicie Golf 1 stoi czerwona, tam bordowa. Tego też w wersji V1.1 nie było. Czy jadąc na wprost widzimy flagę Polski. No uważam, że naprawdę ta mapa zasługuje na pochwały. Wykonanie, poprawki. Jest, no też jest duży ogrom prac nałożony. Mamy OSP w grabinie. Stoi sobie Lublin. To jest model statyczny. On nie jest... Nie służy do tego, żeby tym jeździć, czy się z tego szczycić. To po prostu ma tylko urozmaicać mapę. Przypominam, to jest Farming 15. Modele są z 11, z 13 i z 9. One nie są dopracowane jak w Farmingu 22, że są idealnie do śrubki odzorowane. Także nie można... Głupotą dla mnie będzie, jak będziecie mi pisać w komentarzach, że co to za modele są chydne, co to za dziadostwo, co to za ulepy. Bo w tamtych czasach nie było nic lepszego, poważnie. Dlatego te modele też są statyczne i są przenikalne, żeby jak najmniej zabierać tej jakości, tej płynności gry. Sąsiad. Tu mamy reklamę mojej działalności. Oczywiście zapraszam, w razie gdyby ktoś miał problem z komputerem, z laptopem, ogólnie z informatyką, czy macie stare kasety VHS, na których są jakieś pamiątki rodzinne. Mogę wam śmiało zgrać, pomóc. Monitoring, alarmy GSM również ogarniam. Wielu zadowolonych klientów i czas idzie do przodu, człowiek się w tym rozwija, no i jest zadowolony, jest happy. Kolejna gospodarka to jest trzecie gospodarstwo z czterech. Same gospodarstwo rolne, nie jest rolno-hodowlane. To też się trochę pozmieniało wedle V1.1. Na przykład posprzątałem trochę tu syfu, można śmiało maszyny zostawiać. Czy na przykład teraz już prawidłowo działają ziemniaki, można kopać, tak samo i buraki. W tym miejscu mamy tak jakby na start jakąś tam pryzmę, tu możemy sobie rozładować. Poza tym, poza tą jedną pryzmą, nie ma więcej pryzm na mapie. Możemy pryzmy sobie samemu przyczepami wysypywać, tworzyć. Dlatego do gry dorzucam te dodatkowe modyfikacje, które mają nam właśnie pomóc w takim, jakby to powiedzieć fachowo, w takiej realistycznej grze. Jak widzimy, cienie, drzewa powodują, naprawdę klimat dla mnie bajka. Nie do podrobienia, wedle standardowego 15 jest luks. Tu mamy pryzmę z burakami. No skoro gospodarka zajmuje się głównie rolnictwem rolnym, czyli uprawa, zbiór, sprzedaż, no to i buraki też gdzieś muszą się pojawić. Tak, uważałem, że tam jest chyba najlepsze miejsce na pryzmę. Tu też chciałem je wcześniej przenieść, ale stwierdziłem, że to będzie trochę brzydko wyglądać przy takich binach nowoczesnych. To stwierdziłem tam z tyłu, niech sobie one w rogu leżą. Także jak widzimy, to jest zdjęcie z prezentacji wykonane. Oczywiście teraz taka ważna uwaga nasuwa mi się na język. Na zdjęciu podglądowym, gdzie tam będzie kiedyś wystawiona ta mapa do pobrania, będziecie mieć na zdjęciu widoczne tam drzewa z daleka, słupy i tak dalej. Ja to zmieniłem. Otóż ustawiłem wszystkich obiektów
clip dystans, czyli dystans, w jakim mogą one maksymalnie wyświetlać się, do 300. Dzięki temu na słabych komputerach ta mapa też pójdzie. Oczywiście będzie się zacinać, nie będzie działać tak jak umie na 60 fpsach wszędzie bez zacięcia. No bo mam sprzęt do tego odpowiedni, no ale jak ktoś ma starego kompa czy tam, nie wiem, laptopa, no to wiadomo, ta gra na niższych detalach też pójdzie śmiało, ale już z pewnymi tam, jakby to powiedzieć, no z pewnymi brakami. I tu jest czwarta gospodarka rolno-hodowlana, największa, jakby to powiedzieć, no najbardziej rozbudowana. Oczywiście na niej są na start maszyny, ale to zazwyczaj gracze sprzedają takie coś i w modach tam coś szukają, kupują i sobie ustawiają. O, coś mi tam przemknęło na drodze. O, tam właśnie było widać. A to zaraz wam przedstawię, co tam ciekawego sobie przejechało. Tu wiele się nie zmieniło wedle V1.1. No, tyle się zmieniło, co w garażach też zrobiłem porządki. Pousuwałem zbędne jakieś tam ozdoby, które moim zdaniem tu przeszkadzały. Przeniosłem je w inne miejsce, a mianowicie, tak jak tu zobaczycie, tu był pusty budynek, w ogóle niezaniedbany, także trochę tam poustawiałem. Nie jest tak napchane jak na tamtych gospodarstwach, bo uważam, że ja osobiście grałem na tej gospodarce tylko na modyfikacjach typu Class, John Deere, no to dla mnie to nie miało sensu, bo sens cały był w maszynach i w produkcji, tak? Na tamtych gospodarkach, no tak, 30 i ciapek, no to wiadomo, one stały w tym garażu, więc to zupełnie inaczej wyglądało. Tu mamy nawozy i syp zboża. Ktoś teraz twierdzi, że dlaczego jest w tym miejscu umiejscowiony i przykładowo dużą przepo nie wjedziemy, nie wykipujemy, bo że jest sufit. No bo tu jest tak jakby taki piec, który to podsusza i dopiero wbiny te zboże jest dostarczam wsypywane. Z dodatkowych upraw, to już teraz pragnę powiedzieć, jest tylko... Znaczy, z dodatkowych upraw nic nie ma. Standardowe są po prostu uprawy. Jęczmień, pszenica, rzepa, kukurydza, burak, ziemniak i to wszystko. Nie chciałem dodawać, bo później jacyś tam gracze stwierdzą, że coś mu nie działa, coś jest nie tak, coś tam zacina. Dlatego grajmy nostalgicznie na tym, co kiedyś było, a jak ktoś sobie chce dodać, to sobie samemu doda owiec, czy tam lucerny, jakieś dodatkowe uprawy, które były z taką możliwością dodania do tej odsłony gry. Również tu mamy bele, siano, kiszonki na start. Tu mamy jakiś złom. Zobaczcie, nawet z daleka jak się patrzy, to uważam, że nawet ta trawa robi dużą... No prawie ta sama ta trawa dużo wzbogaca silnik tej gry. Tak bym to powiedział. To też jest wszystko za sprawą modyfikacji, która jest odpowiedzialna od tego. Wrzucona jest ona w pozostałe modyfikacje wymagane do prawidłowej gry. Tu mamy silos na kiszonkę. A tam dalej, dalej, dalej znajduje się coś, czego nie było w wersji V1.1 i prawdopodobnie chyba nigdy tego nie było nawet w Farmingu 15 w takich polskich mapach. Także mamy tu wyjazd. No i widzimy, golf sobie jedzie, pewnie sąsiad do roboty. Nic nie jedzie z lewej, nic nie jedzie z prawej. No zobaczcie, nawet z tej perspektywy ten klimat, te wiatraki tam z tyłu, które stoją, ta trawa, te krzaki, te drzewa, te cienie. Naprawdę moim zdaniem to robi dużo roboty. O, teraz duży Fiacior jedzie, taki kremowy jakby. Dobra, on sobie przejechał, przejdziemy się dalej. No i tu mamy cmentarz, którego naprawdę rzadko można było na mapach w poprzednich farmingach spotkać. Z tego, co ja się orientuję, prawda? Cmentarz cmentarzem, nie jest to może jakiś hiperduży, ale lepiej to i lepiej taki, niż wcale by tej ozdoby nie było. Tak się prezentuje w grze. Tam są statyczne jakieś modele ludzi. Wszystko jest statyczne, to nie jest tak, że oni chodzą, rozmawiają, po prostu, model to model, tak? Tam dalej jakbyśmy poszli, to był, jakby to powiedzieć fachowo, no, mapa by się skończyła. To nie jest tak, jak było kiedyś w mapach, w 13 czy w 15, w 11, że droga się kończyła w lesie. Nie, po prostu, tu droga wyjeżdża sobie z lasu, no i tam daleko, jak widzimy, jedzie sobie żuk.
On gdzieś musi zakręcić, żeby znów jechać na mapę z innej strony. Bo jak starzy gracze pamiętają, to kiedyś zakończenia map wyglądały w ten sposób, że po prostu droga kończyła się w statycznym lesie i to wszystko. Wjeżdżaliśmy dosłownie w rysunek lasu. Co to ogólnie mi się nigdy nie podobało. O, Golf, jedynka czarny, czy tam szary. Nigdy mi się to nie podobało, zawsze byłem zdania, że tak nie powinno być. I sam osobiście to w końcu zrobiłem. Duża uwaga, podczas, która wyszła z grania, jest to, że tu róg tego ogrodzenia jest przenikalny. W razie gdybyśmy jakimś większym zestawem chcieli tu skręcić, a wiadomo, tu są bardzo wąskie drogi, tak jak to kiedyś było w tamtych czasach, że jeździło się 30 i jedno przyczepo, to te ogrodzenia są przenikalne, można śmiało sobie przez nie przejeżdżać, czy przez ten słupek, i tu nic nie zahaczymy. No, w rzeczywistości tak nie ma, ale stwierdziłem, że dobra, tak zrobię, bo to będzie lepiej wyglądać. Tu kościół jak kościół, on taki był. Tu dużo się zmieniło, wedle wersji V1.1. Kiedyś tu była wjazd na żwirownię, później to żwirownie z historii mojego grania, to było tak, że ludzie tej żwirowni nie chcieli, bo hałasowała, bo kościół, bo tamto, sramto, jak to stare babki i dziadki. No to żwirownię przenieśli dalej, tu plac wyrównali, no i to tam, że zrobili tu parking dla kościoła i jakiś tam rynek się pojawia, takie psiu-psiu, jak to tam, wiecie, historyjki podczas grania, tak? Tak to wygląda. Wjazd do żwirowni jest w tym miejscu, stary. Brama jest otwierana. Jak sobie kiedyś grałem i tam udawałem, że sobie kopię jakiś tam coś tam w ziemi, a tak naprawdę w tej ziemi była wsypana kukurydza ze zmienioną teksturą, bo nie było nigdy takich modów, że można było kopać, no to tędek sobie przywoziłem traktorem, glinę niby wywalałem tam dalej, zobaczycie gdzie. Tu mamy ozdoby, mapy, kolejne statyczne, przenikalne kamaz i stalowa wola, jak dobrze kojarzę, koparka, czy tam spycharka. Takiego modelu nigdy nie było w 15, w 13, w 11 wcale, a czy tam były, to było bardzo słabej jakości. Ja ten model musiałem z 17 czy 19 przenieść do starszego farminga. Dosłownie cały model musiałem przerzucić, przekonwertować. Nie tak, że sobie po prostu wrzuciłem to w pliki mapy i to działało. Nie, tak to nie ma. Model jest przenikalny. Dzięki temu gra zyskuje na płynności. Tu mamy zejście do żwirowni. Stare. No i tu mamy żwirownię, która wygląda jak wygląda. Można ją sobie śmiało zasypywać. W wodzie jest rzęsa, która myślę, że realistycznie wygląda. Oraz w wodzie pływają jakieś tam, jakieś tam krzaki, czy jak to tam fachowo się nazywa. Tak jak widać. Dobra, wejdziemy sobie na górę. Także nawet uważam, że ta woda pod pewnym ustawieniem światła, ma po prostu swój klimat, tak? Ale to mówię, pod pewnym ustawieniem światła. Czy tam cieni, jak to się mówi. No nie wiem, teraz zachód słońca na przykład. Też uważam, że ta gra ma ten klimat dalej. No i dobra, no i tu dalej, tu się ostatni był gospodarz. No i tu niby kończyła się właśnie ta mapa, że się wjeżdżało w las. Boże, jak ja tego nie mogłem nigdy znieść. W wersji V1.1 nie było na to czasu. W wersji V2, no to od razu, od początku, jak tylko przysiadłem do tego, na początku chyba tam 19 roku, czy pod koniec 18 roku, usunąłem to, bo mnie to irytowało. Także mamy tu pole. Oczywiście tekstury są zmienione wedle wersji V1.1. Są bardzo realistyczne i uważam, że lepszych tekstur już w 15 nie dostaniemy nigdzie. Nawet ja osobiście nie mogłem lepszych wykombinować, robiąc samemu zdjęcia. Także, no w tym miejscu było zakończenie mapy, a jednak dalej mapa jest. Jest tutaj właściciel żwirowni, mieszka sobie. No i tu po lewo kupił sobie, o, Romet Hart. Tu widzimy, nawet takie są urozmaicenia na mapie. Ciekawostka, może ci się to komuś spodoba, może nie, po prostu mi się to podoba osobiście, jestem z tego zadowolony, bo grając sobie możemy sobie właśnie w ten sposób tam, znaczy inaczej, grając sobie na tej mapie samemu jako single, jadąc sobie wioską, chociaż ludzie chodzą i samochody jakieś jeżdżą, i to polskie samochody, czy polskie, takie, które były spotykane w tamtych czasach na naszych polskich drogach, tak?
Także tu mamy żwirownię, modele przeniesione stamtąd, trochę przerobione. Jak widzimy, tu coś zaczęli kopać, woda podchodzi, bo to są tereny podmokłe. Ale nie zmienia faktu, że dalej wydobują jakiś tam żwir. Kolejna rzecz to jest klimat, który tu powstał na bazie, na łączeniu pól i ogólnie na miedzy. W tym miejscu, nawet na chyba na zwiastunie mieliście zaprezentowaną tą stronę mapy. Jak spojrzycie się nawet na to niebo, i same to niebo robi duży klimat. A co tu mówić o pozostałych duperelach na tej mapie? Czy nawet te krzaki, tak? One naprawdę duży tu robią klimat. Tak to wygląda. Żwirownia. Modele statyczne, częściowo z kolizjami, częściowo przenikalne, dlatego że te, które są ze stałą kolizją, no to one nic nie zacinają gry. Tam, gdzie nie ma kolizji, znaczy, że ta gra jest zacinana przez modele te statyczne. Ale no to wszystko zostało sprawdzone, dopracowane, naprawdę nie ma żadnych błędów, nawet jak chodzimy, nie ma nic, jest czyściutko, jest ładnie, pięknie. Mapa była sprawdzona przed taką nagrywaniem premiery. Ja nagrywam to na początku września. W razie W jeszcze coś się może zmienić, ale osobiście powiem wam szczerze, że bardzo czasu nie mam. Nawet usiąść przed tą mapą i zajrzeć coś do niej, coś poprawić. Także w tym miejscu kończy się nasza mapa, ale zanim ona się skończy, tu mamy jeszcze jedną ładną zdobę na mapie. Jest tu stary pałac. No, przystało, jak to przystało na polskiej wsi? Gdzie był PGR, tam musiał być kiedyś stary pałac, tak? Tak to właśnie wygląda. Jest dookoła ogrodzony siatką. Podobno właściciel się znalazł i zaczął sprzątać przy nim, ale stary mur został. Też jest to fajne urozmaicenie terenu i klimatu. No i zakończenie mapy. Ten dalej też jakbyśmy poszli, to wyjdziemy poza mapę. No to widzimy, żuk sobie jedzie. I tu kolejna ciekawostka. Drogi są wąskie i żeby nie było tak, że musimy się wyprzedać z tymi samochodami, możemy śmiało w nie wchodzić. One są przenikalne, tak? Wszystkie są przenikalne. Nie ma tam reguły, że trzeba zjeżdżać na bok, bo idzie samochód, bo inaczej uderzymy. Można byłoby tak zrobić. Nie zrobiłem. Patrz, szybszy jestem od Golfa. Dobra, lecimy dalej. Oby na przystanek, tylko PKS-em sobie pojedziemy dalej. Śmieję się PKS-em, a zaraz wam pokażę, co wykombinowałem w ramach jako transport po mapie, stary PKS. No ja ogólnie chodząc do technikum jeździłem PKS-ami, więc dla mnie to były też fajne wspomnienia, fajne lata, gdzie na PKS-ie można było dosłownie libację robić i dyskotekę. Dobra, no to jak wejdziemy na te kursory, które tak poskakują śmiesznie z 13 farminga, to jak po wejściu robimy sobie tak jakby PKS-em przyjażdżkę z przystanku na przystanek. Tamten przystanek znajduje się w tamtym miejscu, a my znajdujemy się w centrum mapy Podkarpacie i wsi Grabina, bo oczywiście nie dodałem na tej mapie, w tej odsłonie gry, w tej odsłonie mapy są dwie wsie, a nie jedna. Także jak widzimy, tu też się dużo zmieniło. Piesi zupełnie inaczej chodzą. Przybyło więcej meneli, menele teraz mieszają, mam rota z tyskę, pijąc jeszcze przy okazji czysto wódkę, a później mają dobre żyganie. No tak można się roześmieć, no ale chodzi tu o klimat, tak? Jest motorynka, jest jawa, są jakieś śmieci, nawet spójrzcie się na to. Bank Polski PKO. To jest też mojego autorstwa, mój pomysł. Żeby tą mapę jakąś grę urozmaicić, kiedy pójdziemy wziąć kredyt, no to w Banku Polskim, a nie w zagranicznym. Stary SKR i jego teren. Ja miałem chęć tu w sumie kiedyś zrobić za nim jeszcze plac, jakieś maszyny poustawiać, ale stwierdziłem, że skoro jest to 10 rok, SKR już upadają albo są wykupione przez prywatne osoby, to nie ma też co wydziwiać. Urozmaicenie na mapie, jakieś tam znaki, jakieś tam symbole, jakieś teksty różne, śmieszne, żeby jak najfajniej się grało, a może nie tyle co grało, a wspominało stare dobre czasy. Wjazd do SKR-u, oczywiście też słupki są mojego autorstwa. Wedle wersji V1.1 i wedle wersji V1 tu też się dużo zmieniło. Jest teraz sporo krzaków, sporo zarośli. Naprawdę jest zupełnie inaczej. Sam ten klimat, jak się tu wchodzi, na dachu jest bocian, król, a czy nie król, źle mówię, kierownik sianokosów,
stoją te maszyny stare, bizony, 60-tki, na wadze. Na wagę jak wjedziemy, no to wyskakuje nam niby tam tonaż danego pojazdu. Zostawiając przedmiot na wadze i jak podejdziemy pod skup złomu, podchodząc ten kursor, możemy tą maszynę sprzedać na złom niczym, tak się można roześmieć. Na złomie też jest dużo różnych tam rzeczy, tu mietek stoi. Nie wiem, czy to właściciel złomu, czy nie. Jakiś tam pracownik chuj mój w dupę. No ale następna rzecz, która mi się podoba, to no ten klimat. Niby to są stare modyfikacje, stare modele, stara mapa, stara gra, ale samo to, jak się spojrzymy. No to grając w taką grę, gdzie stoją te 60-tki, 30-tki, ludzie chodzą, jeżdżą stare Audice, stary Golf, stary Fiacior, Żuk jedzie, 30-ka jeździ, Romet Hart jedzie. Naprawdę myślę, że jest na czym grać, jak fajnie nawet wspominać te stare czasy. No tu mamy model Bizona z LS-a 11, model 60-tki z LS-a 11, czy model 30-tki z LS-a 11. Stare modele, na których ja grałem, wiele z was, wiele ze starych graczy grało, czy nawet jakaś kosiarka, no uważam, że naprawdę ta mapa posiada w sobie ten klimat. Nawet w wersji V1.0 czy V1.1 niektóre tekstury były podwracane, jak te okna, jak te drzwi, czy tamte drzwi, czy nawet dach był, miał tekstury odwrócone do góry nogami, po prostu ktoś kiedyś dodał i tak sobie to zostało. Tomik z tego nie dopatrzył, że to jest źle. No ja jak już poprawiałem każdą pierdółkę, to nawet takie pierdoły zrobiłem. Nawet pododawałem mojego autorstwa nowe naklejki, bo te, co były wcześniej, to w ogóle mi nie podchodzi na tym białym tle, bo to było dosłownie paintowe. To też jest trochę paintowe, ale lepiej to moim zdaniem wygląda. Czy nawet tu jakiegoś Ursusa. Tu mamy miejsce na Bizona. Dobra, tu nie przeszkadzamy, bo chyba piesek... Ta, piesek sztuczkę, dobra, nieważne. Też takaś, jakieś tam urozmaicenie. Dobra, to może tak, przesunąłem czas za bardzo do przodu. To może teraz pokażę wam coś, co chciałem zostawić na później, ale muszę jednak. Ten oto klimat widoczny, właśnie to, co teraz widzicie. Słupy z latarnią, latarnie zostawiają realistyczne światło. Mało spotykane w Farmingu 15, a teraz naprawdę to jest bailando, dosłownie bailando. Zobaczcie, jak to wygląda. Centrum Podkarpacia i Deptak, gdzie możemy sobie uklęknąć, usiąść i popatrzeć się na ten staw, w którym rybki pływają, kible się kąpią na przykład, no... Przechodząc dalej, siedzą sobie państwo, oglądają, ładne widoki. Tak jak mówiłem, piesi sobie tu chodzą, tędyk. Audi 80 B3 u sąsiada sobie stoi. A tu chyba nic nie ma, tak, tu akurat u sąsiada nic nie ma. Dalej przychodząc mamy Orlik. Orlik oczywiście ma kolizję dookoła. Jeśli ktoś tam, nie wiem, kiedyś sobie stwierdzi, że sobie zrobi sobie model piłki 3D, położy sobie ją w tym miejscu, to dzięki modyfikacji, która umożliwia pchanie przedmiotów w Farmingu 15, to piłkę będzie można śmiało sobie kopać, tak? Ja tego nie zdążyłem zrobić, no i w sumie zapomniałem, teraz mi się przypomniało, jak nagrywam prezentację, więc jeśli znajdę chwilę czasu, to może tą piłkę jeszcze sam osobiście dodam. Tak to wygląda, nawet jadąc tą drogą. Jak spojrzymy się na ten PGR, czy na tego bociana tam dalej, co się sobie siedzi. Dla mnie to jest nostalgiczny powrót i naprawdę dla mnie to jest duży klimat. Nie wiem jak wam, jak wy to będziecie oceniać. Pewno znajdą się osoby, które będą to krytykować, albo będą mi kazać wypierdalać z świata farminga. Bo zawsze byłem krytykowany w poprzednich farmingach, dlatego, że dodawałem dużo naklejek ze swoją reklamą, czy że ja uwielbiam fototekstury, a przecież Udimy są teraz na topie. Mamy PGR, ale ludzie mówią, żeby tam nie wchodzić, bo tam podobno straszno, no i podobno faktycznie ktoś tam się powiesił kiedyś. Dlatego tam nie będziemy wchodzić, z góry możemy tylko zerknąć, że to są stare jakieś budynki zaniedbane, a jakieś tam gruzy leżą, śmieci. Idąc dalej mamy bloki po PGR-ze. W
Wchodzą sobie, siedzą sobie właśnie państwo mili, delikatuśni, kutasiewicze, inne chuje muje. Piją, siedzą, palą, konia walą. Mamy budkę z telefonem, jeszcze stara TP, retro, gdzie po wejściu sobie oczywiście możemy wejść w infolinię. Czy idąc sobie dalej, za bloki, w tym miejscu jak jest, jak leżą te wióry, tu wysypujemy, znaczy tu ogólnie jest kup wiór. Niby ta cała kotłownia PGR, kotłownia po blokach PGR. Tu też jakiś tam malczan stoi, tu kolejne mamy bloki po PGR-ze. Bo tam ciapek przemknął. Tu kolejne jakieś tam samochody stoją, jakieś pole. Może teraz coś innego jeszcze wam pokażę, bo nie zapomnę. Tam PGR PGR-em, ale nie o to mi chodzi. Przyspieszę sobie prędkość chodzenia. Pokażę wam coś, co jest tu z tyłu. Czegoś, czego nigdy nie było jeszcze na tej mapie. A mianowicie tylny wyjazd z PGR-u. Przecież no, PGR-y jakby to miały ze 2-3 wyjazdy z tyłu. Przecież to nie było tak, że PGR miał tylko wyjazd z przodu. No chyba, no były takie w Polsce, ale no nie w moich okolicach na pewno. Także dodałem, zrobiłem klimatycznie. Tu mamy jeszcze jakąś część pola ze starego PGR-u. I baloty. Także nawet jak sobie tak ustaniemy w tym miejscu i spojrzymy się na ten las. Ta tekstura nieba, dla mnie to jest naprawdę klimat. Wedle Farminga 22 czy tam 25 to jest gówno. Mamy ten PGR, ten wjazd stary i te logo. Logo też mojego autorstwa. Nie ściągane z innych map, nie przerabiane, po prostu znalezione w internecie, nałożony kanał alfa. Trochę wycięte lepiej, no i jest jak jest, tak? Dobra, idąc dalej, no to musimy się tam wrócić teraz. Zmienię sobie trucht na standardowy. Kolejny sąsiad, tam jakiś samochód też pewnie stoi, tak jest. To mechanika Wieśka, czy tam Bogdana, jak zwał, tak zwał. Oczywiście standardowo jego BMK na warsztacie, na kanale musi być. Opakaż się chyba posrał. Tak. O kurwa, się zesrał. Wiadomo, BM-ki swoje kosztują. No ja osobiście mam Peugeota 508 17 roku. Także po lewej stronie teraz, jak widzimy, jedzie malczan. Kolejny dodatek na mapie, który ma tą mapę jakoś tam ulepszyć. No i suma summarum policja też musi być, tak? No i teraz może ktoś się roześmiać, co ten ziarko miał w głowie, czy tam Dominik, czy tam ziaro. W głowie miał, żeby takie coś zrobić. A no miałem w głowie, no jak grałem w tą grę, to chciałem jak najrealistyczniej grać, prawda? Jest Poldek, bo to stare lata jeszcze, stary radiowóz. Jest nowa kijanka z 9 czy 10 roku, czy tam 11. Widać, że tu nawet pies wykitował ze zdziwienia. Standardowo oczywiście ogrodzenie jest wysokie. Dobra, idziemy dalej, damy trochę speeda. Tam jakieś tam słupy stare. Biogazownia, w tym miejscu jest do niej wjazd. No i znów standardowy trucht. No idziemy. Oczywiście biogazownia również została naprawiona. Można śmiało sobie tutaj sypać kukurydzę, kiszonkę. Można to sprzedawać, pracować. Ona też wytwarza tam swoje, to co ma. Standardowo stoją jakieś tam pojazdy przenikalne. Oczy, to są pojazdy, które gra sama losuje, jakie postawi gdzie. Ja ich w mapie nie ustawiałem, nie wybierałem. To są tak, jak mamy na domyślnej mapie na parkingu pojazdy, tak? Żuk, jakiś tam Poldek po malowaniu świeżo, paintowe tekstury ma na sobie, czy tam Fiacior, nawet widzimy Poldek, drzwi niespasowane po jakimś wypadku. Ja jestem zdania, stare gry, stare modyfikacje, to wiadomo, one zawsze będą niedopracowane, bo to kiedyś było inaczej. Cieszę się z tego, co jest, cieszyłem się wtedy z tego, co było. I naprawdę nie przejmuję się tym, że coś tam jest niedopracowane, czy tam brakuje czegoś. Żyłem w czasach, gdzie była bida i teraz doceniam to, co jest, tak? No i dobra, no to tu dalej. Niby zakończenie mapy, ale tak dokładnie nie. Skupu, jak kiedyś był, to już nie ma, ale jest coś nowego, nowa atrakcja na mapie, jak widzimy. Wysypisko śmieci. Niepubliczne, prywatne, nie no, śmieję się. Ogólnie historia jest taka, że była żwirownia kiedyś, to żwirownie zaczęli zasypywać, bo było bardzo mało piachu.
No i tu nie było nigdy tego ogrodzenia drewnianego, no to ludzie podjeżdżali, parkowali jak to między lasem. Śmieci aut, to jakieś worki są z popiołem, czy tam jakieś kanapy, jakieś pojemniki, pudełka, Mauser nawet, lodówka leży. Podjeżdżali, wywalali do przodu. No i właściciel tej żwirowni w końcu stwierdził, że koniec tego, zainwestuje w ogrodzenie. Ogrodzenie postawił, no to ludzie podjeżdżają i za ogrodzenie to, co mogą, wywalają dalej i do przodu, i do przodu. Także jak ktoś sobie chce zwiedzać, co tam się znajduje na wysypisku śmieci, no to już sobie osobiście może zajrzeć, pobierając grę, wchodząc na mapę. Kolejna reklama wjazdowa. Nie jest ich dużo, także nie ma co narzekać, że o, bo same naklejki i reklamy są, no. Powiem inaczej, nawet sam Marcello kiedyś na swoich modelach robił sobie reklamy, więc... Dalej, no to mamy jakąś tam zlewnię mleka, mleczarnię, czy jak to można nazwać fachowo. To już model był wcześniej, w wersji V1.1 postawiony. Zobaczcie nawet sami widzowie na te turbiny wiatrowe, jakie one dają cień. Wielu pisało do mnie kiedyś, popraw teksturę ziaro kukurydzy, bo jest kukurydza naprawdę brzydka. Zmieniłem, przerobiłem, dodałem. Kukurydza jest teraz taka jak widać. Trochę jest na niej grzyba. Ale też znajduje się właśnie i takie ładne łodygi bez grzybka. No ogólnie, na inaczej. Kukurydza jest w dwóch wersjach tekstury, jak widać. No to lecimy sobie dalej, wyjeżdżamy sobie z grabiny, lecimy w stronę drugiej wsi o nazwie Ziarkowo. No i tu zaczynają się roboty budowlane. Nie usuwałem ich ze względu na ich klimat. Były w wersji V1, były ponownie w wersji V1.1 i niech zostaną w wersji V2. Moim zdaniem one oddają ładny klimat, że coś się na tej mapie dzieje, a nie tylko droga, lasy i krzaki. Idziemy sobie dalej. Tak jak widać. Mamy kolejną turbinę wiatrową. Mamy reklamę. A tu w tym miejscu coś, czego już wcześniej nie było. Także to jest nowość. Wedle wersji V1.1 to zmienia nam się asfalt. Tu się zaczyna już ruch dwustronny, a nie jednostronny, tak jak w tym miejscu widzieliście, pojechał motocykl. Na tym odcinku drogi za wąski jest, żeby zrobić z dwóch stronach odcinek ruch pojazdów. Dlatego wpadłem na pomysł w 2019 roku, że zrobię sobie tutaj dwupasmówkę, też na takiej starej zasadzie, starym asfalcie. I mamy tu klimatyczne, kolejny raz użyję te słowo, ale mamy klimatyczne stawy z realistyczną wodą i rzęsą. Niestety nie można w nich pływać, bo jeśli, ale widzimy te specjalne tam jakieś roślinki, które pływają. I tatarak. Nie można w tych stawach pływać. Mogę to dodać. To jest peska dodać. Możliwość pływania. Tylko, że jeśli by dodał, to na wysokości tej tafli wody, tam gdzie jest niżej, przykładowo gdzieś, ta woda się z automatu sama pojawi. Woda musiałaby być na jednym poziomie, a nie wyżej, niżej. Dlatego jest jak jest. No trudno. Golf, jedynka, biały. Z drugiej strony jest to samo, jak widzimy, tu mamy zjazd, tu mamy klimatyczno, znowu klimatyczno, a może inaczej, może dobra, inaczej, będę mówił oporowo, jak to teraz jest na topie te słowo, oporowe żniwowanie, czy tam, nie wiem, jak to Pawła z Duniaka, co tam oporowa wymiana oleju, też mi tam jeden stary widz wysłał filmik i zapytał, czy to widziałeś, no ja ogólnie Pawła z Duniaka niedawno poznałem, więc... Jestem w tyle, ale też na to na czasie. Także no, klimat jak widać. Ogólnie wedle V1.1 wersji ta mapa nie jest już tak bardzo zalana wodą, potopiona, że pola są suche. Nie ma tak pierdolonych pól bagnem, czy tam, nie wiem, tym błotem, co zrobiłem to w wersji V1.1, że pojazdy topiły się do ramy. Jest teraz jak jest teraz. I w sumie nie jest źle. Zanim pójdziemy na wioskę Ziarkowo V1, na Ziarkowo V, na Ziarkowo V1.1 to jest mapa, ale że przejdziemy na wieś Ziarkowo, nie miałem pomysłów na inne nazwy, więc zostałem przy swoich takich pierworodnych nazwach i mapach. To przejdziemy się na Stary Młyn.
I tu mogę szczerze powiedzieć, że nie jestem zadowolony z efektów tego młynu. A mianowicie w LCV 1.1 to był kiedyś tartak. Ja nie chciałem tu bardzo już przerabiać tego terenu, bo nie miałem w ogóle czasu na to. Więc tartak przyniosłem gdzieś indziej. To już jeszcze przenosiłem to w 18-19 roku, jak sobie pomykałem jako drwal na tej mapie. Także no tu na miejscu tartaku dodałem po prostu silosy, bin, skup. No i tu stary budynek, że niby tu jest młyn. No to jakiś tam budynek, że sprzedają mąkę. No i młyn postawiłem ten... No młyn, no... no tak to można nazwać. No postawiłem go z domyślnie z gry... Znaczy z podstawowej mapy, tak? No nie jest... Dupy nie urywa, szału też nie ma. No ale... Zawsze to jest jakieś tam... zawsze to jakoś ta mapa jest rozwinięta. Jak widzieliście na zdjęciu, który zachęca was do pobrania tej mapy, czy tam, nie wiem... do oglądania prezentacji, no to ta mapa, gdzieś te zdjęcie tak wyglądało, tak? No to na zdjęciu nie było nic widać. Ale w rzeczywistości to trochę już bitniej wygląda. Jestem świadomy tego, że nie będzie to się podobać w większości. Wiem, że tutaj jest wbity nóż plecy. No ale trudno. Zrozumcie też to, że jak pracuje się w moim przypadku na pełny etat w jednej pracy, powiem w sumie, no jako frezer CNC, to później wracasz do domu, masz swoją działalność w informatyce, siedzisz całe dnie, całe noce, żeby tych klientom coś zrobić, naprawić, czy jedziesz weekendami kamery, instalujesz alarmy, kasety zgrywasz VHS, jakieś retro, tam nagrania, wspomnienia, pamiątki. Nie ma człowiek czasu, żeby usiąść i coś podziałać. Jeszcze jest kobieta, jest rodzina, jest pomoc bezinteresowna, wolontariat i suma summarum człowiek nawet nie ma czasu odpocząć. Śpi po 6-7 godzin dziennie. Po 5 godzin i do przodu, tak? O, i żuk sobie przemknął prosto, a my skręcamy sobie w prawo i lecimy sobie na Ziarkowo. Słupki drogowe są co 50 metrów ustawione, nie co 100 metrów, żeby po prostu lepszy klimat był. Wjeżdżając do Ziarkowa, mamy panią, którą możemy chętnie zabrać, ona ciepło nas przywita, ciepło ugości, ciepło zapłaci za podwózkę, także dla chętnych żaden problem. Idąc dalej, mamy taką fajną, klimatyczną drogę, jak widzimy, przez taki lasek. Oczywiście trzeba uważać na sarny, bo wpierdalają się pod koła. Ale dobra, do rzeczy dalej. No i dobra, no i tu mamy wjazd już w sumie do Ziarkowa, do tej wsi, która się nam zaczyna. I tu już na dzień dobry zaczyna się, moim zdaniem, coś fajnie... No fajnie to wygląda... Z tej perspektywy, jak się patrzymy, to skrzyżowanie. Szczególnie jak sobie ustawimy tu nocny tryb. O, widzimy. To mi się też bardzo podoba. To takie typowe wioskowe skrzyżowanie z tamtych lat. Jeszcze tylko brakuje figurki, ale tu akurat nie było gdzie postawić. I dosłownie bym był na wsi u babci. Albo z tej perspektywy, jak mamy podświetlone... turbiny wiatrowe lub przejeżdżający właśnie ruch. Tam jakiś duży fiacior przejechał sobie na światłach. Ostatecznie nie mi to oceniać, ale uważam, że na pewno nie jedno sobie to się spodoba. A przez przypadek wyłączyłem nagrywanie. Dobra, mieszało to. Dobra. Ogólnie też mamy dorzucone w modyfikacje dodatkowe poranną mgłę, która też robi fajny klimat, jak widzicie. Naprawdę uważam, że wedle Farminga 19 czy 22 to ta 15 z tą grafiką, z tą teksturą nieba, z tymi dodatkowymi modami nie odstaje daleko, bo ono robi robotę. Jak mamy się patrzeć na tamte czasy i na tamte czasy, co wychodziło kiedyś, to naprawdę ta gra robi robotę. Moim zdaniem, tak? No i tam dalej, no... Dobra, powyłączam sobie to. Tu mamy jakieś tam pole z ziemniakami, dojrzały już świeżo. Oczywiście śmiało można zbierać. Kartofle w pełni są grywalne. Wcześniej tego nie było. O, duży fiecior sobie przemknął. No i witamy na Ziarkowie. Wsi, no, która jest po prostu taką wsią dodatkową, na której znajdujemy skup zbóż, ziemniaków, kartofli, tartak. Jakoś nie mogę z niej za dzieciaka, że była jedna wieś na mapie, gdzie były trzy domy
i jechało się prosto drogą i na samym końcu tej drogi był niby lasek, a tak naprawdę to była dosłownie tapeta tego lasu i przy tym stał budynek i to był skup zbóż. Podpisany, no nieraz to się zdarzało, że nawet był, że niby skup zbóż agromet, kurwa. W ogóle to nie podchodziło mi, dlatego stwierdziłem, zrobię coś, co będzie naprawdę miało klimat swój. Niepodrabialny, bo takie mapy nie znajdziecie już nigdy. No chyba, że ktoś do 20, tam 2, 25 przyrzuci tą mapę. Ja osobiście nic nie mam, z chęcią, śmiało, proszę bardzo. To jest w sumie dla was robione, tak? Ale dajcie znać przed wydaniem, że coś zrobiliście takiego. Ja specjalnie wtedy pobiorę tę grę, odpalę, przetestuję. Bo wstyd będzie wydawać taką mapę, gdzie na przykład będzie brakować gdzieś trawy, gdzieś coś będzie niedociągnięte, gdzieś będą błędy. No, szanujmy się, tak? Jak na odpierdol ktoś ma coś zrobić, to sobie niech sobie to robi prywatnie albo nie wydaje publicznie. Ja jestem tego zdania. Nawet jak nagrywam kiedyś poradniki do Farminga 19, jak robić modyfikacje czy edytować, tego samego zdania byłem. Wtedy jestem teraz. Jak widzę, już kolejną rzeczą, co jest do poprawy, to są drzewa. Ogólnie dodałem nowe uprawy, akacje. Coś mi te kurwa drzewa za jasne się porobiły. One powinny wyglądać jak akacja, a one są za jasne. Będę musiał to poprawić na pewno przed wydaniem tej mapy już w wasze ręce. Także mówię, prezentację nagrywam na początku września i gdzieś jak znajdę czas, to od razu będę chciał tą prezentację wrzucić na YouTube'a. A premiera, no to będzie... To zresztą sami zobaczycie na YouTubie. Dobra, panie, przejdź pan. No i dobra, jesteśmy pod sklepem Krzyśkiem. Nie, to dziadek. Krzyś to nie ta mapa. Spożywczy dziadek, no to siedzi jakiś tam znów Mietek, czy tam Andrzej Żul. Tu jakiś następny Mietek stoi, chyba ma zamiar okraczyć swojego Mustanga. Jakieś tam mamy ozdoby, że śmietnik, jakieś tam pojazdy, kolejny bankomat polski, no ale to już nieistotne. Idziemy dalej, do rzeczy. Kolejny sąsiad. Jakieś tam ozdoby, duży fiacior. No kolejny. Tu mamy wjazd taki... No taki nawet klimatyczny. Jak jest poranna mgła, to naprawdę ten wjazd robi klimat. Z tej perspektywy, jak się patrzymy, prawda? No tu się robi taki klimacik, takiej zadupionej wioski polskiej, gdzie krzaki są z lewej i z prawej i nie ma jak przyjechać. A szczególnie jak jedziemy SIPMO Z224 z podajnikiem i podajnik ociera o wszystkie krzaki. Znaczy drzewa. No. Tu dalej mamy wjazd na taką drogę na łąkę. Znaczy ta łąka jest ogólnie oddzielona rowami, bo tu z tych górek spływa woda niżej. Gdybym nie przyspieszał czasu, to tu domyślnie by... Była trawa, która dopiero rośnie, a teraz ona urosła. Możemy sobie tu otworzyć. Otworzyć możemy sobie tą barierkę i sobie wjechać. A tu właściciel tych pól ma... Chciałem powiedzieć sadę, on po prostu ma szklarnię, gdzie możemy kupić u niego warzywa. Też kolejne urozmaicenie terenu, tak? No i dobra, no to idziemy dalej. Tu mamy następne urozmaicenie terenu. Pana, który ma zamiar ściąć te swoje krzaki, które wyrosły mu na podwórku. I po prawej, no, po prawej następne urozmaicenie terenu. Tam jakiś właśnie tam pan mieszka sobie przystanek. Oczywiście z możliwością wrócenia PKS-em do poprzedniej wioski. Jakbyśmy weszli w ten pierwszy znacznik, no to pojedziemy na drugą wioskę. Jak wejdziemy w drugi, no to wrócimy do centrum. I tak samo działa dalej. Także uważam, że to jest ciekawe, jakbyśmy chcieli się szybko przeteleportować na drugą stronę wsi. Klimatyczne, no kurwa, ja nie wiem, 1000 razy powiem dziś te słowo, ale naprawdę ruch pojazdów na tej mapie, tak? Nie wiem dlaczego podczas testów tej mapy jeszcze przed nagrywaniem tej prezentacji tych samochodów było tu dużo, jeździło. A teraz w ogóle jest ich mniej. Ale śmieszne o to. Kolejna fajna, ciekawa atrakcja na mapie, dodatek, to ten stary zagajnik, te stare krzaki, no, stare budynki, stary śmietnik, no jak zwał, tak zwał. Też to robi jakoś tam zawsze robotę. No i urozmaicenie na mapie jest zupełnie inne, tak? No i tu zaczynają się bloki po PGR-ze.
A za blokami zaraz co jest wam pokażę, żeby później nie było jakichś żali. I tak, dodając te bloki, to też jakoś tam w 20 może to roku było. Miałem w głowie przed sobą taki typowy popegeerowski... Inaczej, taką typową popegeerowską dzielnicę, wioskę, gdzie są bloki, pod blokami stoją samochody, droga i po drugiej stronie przykładowo PGR. No, uważam, że też to nie źle, nie tak źle wyszło. Nie wiem, czy to w młodszych farmingach jest spotykane, czy nie. Wątpię, żeby w 13 czy 11 były takie coś, byłyby takie urozmaicenia mapy. Także też jest telefon z TP. To jakieś tam samochody stoją. Mam nadzieję, że mapa nagrywa w 60 klatkach, czy laptop nagrywa w 60 klatkach, a nie w 30. Jest podłączony pod zasilanie stałe, więc... Także no, tak to wygląda. Tu też mamy takie urozmaicenie, dwa samochody stoją, jakieś tam stoją garaże. A co jest za tym, no to zaraz wam pokażę. Oczywiście też piesi chodzą. Prawda, te akacje muszę poprawić, bo coś jest spierdolone z nimi, ja nie wiem. A raz to się do tego zajrzy, bo później zapomnę znowu. Nic nie jedzie, przejdę dalej. No i tu się zaczyna właśnie już koniec mapy. Też nie chciałem tego kończyć w jakimś lesie, tylko w zupełnie inaczej, więc stwierdziłem, że zakończę mapę od tej strony blokami. To chyba takie najrozsądniejsze było wydanie. Także, tak jak mówię, to już jest koniec. A też, że jak będziecie jechać na skup zbóż, ciapkiem, 60, czy innym tam pojazdem, no to żeby nie jechać, nie widzieć przed sobą las, no to stwierdziłem, że zrobię górkę i na tym zasadę jakieś zboże. Oczywiście to nawet nie jest brane pod uwagę, że to jest pole do obrabiania, tylko po prostu ozdoba na mapie, tak? Bo tam jakiś też golfik znowu przemknął. Ale w ogóle to mi brakuje jeszcze wielu innych pojazdów na mapie, które się poruszają. Przejdziemy po pasach. Kostka została tutaj zrobiona na wsi dzięki wsparciu rodzin popegeerowskich na lata tam 2010-2012 przykładowo. Jakieś tam ozdoby, samochody stojące pod blokiem, albo inaczej, to są pracownicy z zakładu. No, zaraz zobaczcie, co tutaj jest, bo też tu jest coś sensownego i ciekawego. Jeśli wjeżdżamy na skup, no to w tym miejscu jest wjazd. Bramy sobie otwieramy za pomocą klawisza O, ale możemy sobie otworzyć jedno skrzydło, a drugiego nie. Do wyboru, do koloru. Tu jest stary GS, na którym możemy kupić jakieś tam profile stalowe, jakąś blachę. Możemy kupić nawozy, wapno. O, ciapek. Możemy sprzedać zboże, drzewo, no... Do rzeczy, zaraz zobaczycie. Więc tak, kolejna ozdoba na mapie statyczna, przenikalna, to jest jelcz. Jest to pojazd GS-u. Oni ładują na jelcza zboże i wywożą gdzieś tam dalej, do jakichś portów czy coś. No ale uważam, że też lepiej to tak wygląda, niż by tego tu nie było, prawda? Jeszcze ten bocian tu w tle i tam te turbiny, transformator. No, ja się czuję, jakbym był u siebie na wsi, na skupie. A ewentualnie, nie wiem, był z dziadkiem, mając 6 lat i widział takie cuda. No, taka duża nostalgia, powrót do moich lat, gdzie byłem naprawdę smrodem wręcz, jeszcze dzieciakiem. Mamy tu, no dobra, waga 1, wjazdowa, zastawiona jelczem, no ale kto będzie się bawił w takim farmingu, że na wagę musi wjechać, musi zważyć i wyjechać. Przecież to nie tędy droga, no. Ważne, że stoi jelcz i jest zawsze jakaś tam ozdoba. I naprawdę ja jestem zdania, te tekstury z 11 farminga mi kompletnie nie przeszkadzają. Grałem na tych teksturach, przerabiałem te modyfikacje prywatnie w 11 i w 9 i naprawdę to mi w ogóle nie przeszkadza. Wychowałem się na tym i dla mnie to jest klimat. Skup zbóż tutaj wysypujemy na rampie, znaczy na rampie, no podjeżdżamy, sypiemy, o Jezu, piłę odpalili na tartaku. Idąc dalej, mamy jakiś tam gruz, mamy Białoruśkę, Jumza, Audi, chyba najdroższy pojazd na tej mapie, statyczny, nie no, śmieję się. Powiem tak, no ja ogólnie też wychowałem się na tartaku, znam obróbkę drzewa. Wiem, jak to robić, takim pojazdem też potrafię jeździć, więc też jest dla mnie to duża nostalgia, powrót, taki tartak.
On jest odzorowany z realistycznego życia, a nie są jakieś modele statyczne ustawione jakkolwiek i do przodu, tak? Więc dobra, no to teraz są jakieś drzewa tam. Tu zawinięte są w takiej lince plastikowej specjalnej, już zapomniałem jak się fachowo nazywa, drzewo kominkowe na opał. Tak, gdzie się tam się wychowałem, tak w cudzysłowie to powiem, nie będę zdradzał szczegółów. Może kiedyś powiem, jak ktoś będzie chciał usłyszeć coś na ten temat. No to mieli taki specjalny podajnik, znaczy taki uchwyt wyspawany przez mojego ojca. I tu się wrzucało drzewo, później się to lino pasało, ściągało się, no i takie drzewo, ktoś przyjeżdżał, kupował całą taką pakę. No i miał z tego, albo były sprzedawane tak obladry, albo były tak sprzedawane ścinki, albo było sprzedawane tak drzewo kominkowe. Właśnie w ten sposób w rzeczywistym życiu było sprzedawane. Tu mamy jakieś deski, tu też jakieś deski. Tu mamy ścinki, takie też drzewo ala kominkowe, takie bardziej do pieca. Spod krajzegi jakieś resztówki. Tu na szynie jednej mamy deski już po krajzedze, po ścinaniu oflisa bocznego. Tu takie łaty, kontrłaty, w zależności na co przykładowo będziemy chcieli to wykorzystać. Już nie mówiąc o wymiarach tej kantówki, bo ta kantówka to raczej na dach idzie. Tu mamy jakieś tam deski. Gaśnice wielkie, no są za duże, ale wolałem zrobić model ich większy, żeby z daleka były widoczne niż takie małe piczki. Zawsze jakieś urozmaicenie. Krajzega, na której mój wujek stracił kiedyś palucha jednego, poważnie. Na tej krajzece, przy której się wychowałem kiedyś, on stracił palca. No, za krajzego leżą jakieś tam ścinki właśnie oflisa, jakieś tam brantów. Tam mamy jakąś łuparkę właśnie do drzewa kominkowego. I patrząc się dalej, mamy traktu, mamy drugą... Nie sufnicę, tylko drugi wózek, na którym też można coś tam przetransportować. Ogólnie na tym tartaku, o którym mówię, tam nie było czegoś takiego jak tu, że sobie po takich wózkach jakby drzewo było transportowane, tylko tam były takie wózki na szynach i na tych wózkach to wszystko jeździło. Spójrzcie się na ten klimat, tam w tle turbiny wiatrowe, ten Jumz, przy tym świetle tego słońca, podświetlenia tej mapy. Zobaczcie, jaki to jest dla mnie klimat duży. No, nie wiem, jak będziecie uważać, bo jak będziecie to oglądać grając na co dzień Farminga 22, może już 25. Naprawdę dla mnie to jest duży klimat, naprawdę luks. No to tam dalej jak przejdziemy, no to mamy i madło jakieś, jakieś tam kantówki, jakieś tam piły, ozdoby ogólnie, jakiś pracownik następny, ten cały czas piło gdzieś tam napierdziela. Mamy drzewo kominkowe pod wiatu drewniano, to jakieś tam też drzewo, leży sobie tu pole. Rampę z prawdziwego nawet z życia realistycznie tutaj przeniosłem. Mianowicie, jak takim wózkiem w rzeczywistości kiedyś podjeżdżał tam jeden pan, drugi, czy tam już nie będę mówił kto dokładnie, no to do jednego wózka, drugiego kładło się taką kantówkę, czy tam jakiś kawał pnia, no i po tym się albo widlakiem, którego zaraz pokażę wam jak wyglądał w rzeczywistości, tylko w dużo gorszym stanie i też innej marki niż Volvo, turlało, a ewentualnie człowiek sam turlał na wózek, wózkiem się podjeżdżał pod duży trak stacjonarny, no i tam się ustawiało fachowo i to się cięło, te drzewo. Wiadomo, krzaki, które dużo dają właśnie tego realizmu. Tu mamy jakoś tam nawet łużycę do drzewa. W rzeczywistości łużyca na tartaku była naprawdę ogromna, kolosalna, a sama łużyca bez drzewa ważyła ponad 15 ton, rozumiecie to? Ponad 15 ton sama łużyca ważyła. Jakieś tam drzewa, rzucone kłody do cięcia. Tu mamy skup buraka w tym miejscu. Tu jakieś tam spady są, jak się zboże dmucha. Idąc dalej... O, panie! Kurwa, drzwi to się zamyka! Prezes! Boże, co ja widzę! No i dobra, tu mamy wagę już zwrotną, na pusto jak się przyjeżdża. Jakieś tam stare palety pod drzewem, pod wiato. Tu mamy jakieś tam woda, umyć łapy. Zboże, spichlerz. No i tu mamy takie, to atrakcje, przecież tu wiadomo, to nie to, że sobie podejdziemy jak w Farmingu 1922, weźmiemy bańkę, sobie do domu pójdziemy i będziemy udawać, że o, byśmy w sklepie kupiliśmy. To są statyczne modele atrakcji, tak? Czy nawet folia na
kiszonkę. Taka ciemna zieleń. Tu nawet kolejna atrakcja, jak też tu jest Jelcz, no Star, tu tam Jelcz, tu jest Star. Też firmowy 200, załadowany jakimś tam nawozem czy czymś, pracownik stoi. Profile wrzucone, bo takie zamówienie pewnie mają, a tu właśnie Widlak, tak nazywaliśmy na tartaku, do dziś nazywamy. A ogólnie ten jest BM Volvo, jadący na pusto po coś tam, prawda? Jakaś tam stal, zboże. Jak dobrze pamiętam, to w tym miejscu stojąc jest, wysypuje się ziemniak, się sprzedaje. Nie miałem już miejsca, gdzie to w sumie urozmaicić, gdzie to, no, zrobić, tak? Grun, że dla mnie ta mapa ma klimat, nawet ten skup ma duży, ogromny potencjał na pozytywną, moim zdaniem, ocenę, prawda? No i kolejny ochroniarz siedzi sobie. Tworzymy sobie jedno skrzydło. No idziemy dalej. I to w sumie na tej mapie to by było wszystko pokazane. No jeszcze nie jest wszystko, jeszcze nie. Nawet gdzieś kiedyś miałem plany zrobić tu dalej wioskę i dodać więcej tego GS-u, pociągnąć, że tam tu jeszcze urozmaicić, ale tak jak mówię, nie ma w ogóle czasu. Nawet w tamtych czasach dużo się pomagało i też... Jadąc do technikum, ludzie, słuchajcie. Ja wracałem ze szkoły, pomagałem rodzicom, robiłem robotę swoją, klientów ogarniałem. Praca domowa kima. 5 godzin snu, 4:35 rano pobudka, w autobusie się siedziało, uczyło, żeby w technikum zdawać. Takie to były czasy ciężkie. Nie to, co teraz. No dobra, zanim skończę to prezentację tej mapy, jeszcze pragnę wam pokazać mapę tak na szybko. Przelecimy sobie na speedroomie. Szkoda, bo jest jasne niebo, myślę. Szkoda, bo jak byłoby ciemne niebo, to byłby lepszy klimat, a teraz pewnie będzie... Teraz pewnie będzie jasne niebo przez najbliższe... O, dobra, Lux. Spójrzcie się na ten klimat. Jak to ładnie wszystko wygląda. Czy pojazdy jak jeżdżą. Czy nawet jak sobie podejdziemy i tu się spojrzymy, zobaczcie, te podświetlenia, jak te samochody stoją. Naprawdę, dla mnie to jest, no normalnie, no, luks. No i, nie ukrywając, Farming 15 nie ma dobrych ustawień światła. Światła giną z automatu, żeby jak najlepiej gra chodziła na najwyższych detalach, albo ogólnie nie zacinała się, tak? Kolejne skrzyżowanie, kolejne podświetlenie przy krzyże, czy te niebo, zobaczcie, te gwiazdy, te chmury jakieś, tak? Naprawdę, ja uważam, że to jest, no, luks. Nie wiem jak wy, ale mi się naprawdę to podoba. Jako gracz stary jestem zadowolony z tego, co mi się udało tu zrobić. Spójrzcie się na te drogi, oświetlone słupami. Jak sobie przykładowo jedziemy dalej, tak? I co drugi słup, co trzeci, w zależności jak wypada światło, ono jest podświetlone. Czy nawet na kółku jedno podświetlenie głównego wejścia. Czy tam dalej jak idziemy, prawda? Naprawdę to mi się bardzo podoba. Ale to, co mi się najbardziej podoba, to ten kościół podświetlany. Normalnie jak w rzeczywistości ja bym swój kościół w parafii widział. A tu duży kwiacior, jedźcy pan dalej. Podświetlany. Naprawdę... Luks. Tak mi się ta mapa podoba, jak teraz. To jeszcze z takich rzeczy, których nie pokazałem, a pokażę. Jeszcze coś. Coś fajnego. Otóż tak, na tej największej gospodarce musimy podejść na pewno osobiście do tego. Nie. Na tej gospodarce... Tu chyba przy jednym słupku możemy włączyć podświetlenie całej gospodarki, że przy ciemnej pogodzie, po chmurnej pogodzie, czy przy ciemnej nocy, wtedy wszystkie te słupy nam poświetlają podwórko. Światło wyłącz. Podobnie jest na tej gospodarce, tylko że tutaj zrobiłem trochę inaczej, że każdy słup ma własny włącznik. Nie wiem dlaczego w sumie to zrobiłem tak, ale już niech tak zostanie, nie chcę się bawić przerabianiem tego. Widzimy, jak podejdziemy do każdego słupka, to każdy słupek ma osobno włączone światło.
na przykład tu przystanek poświetlony. No tak so, dosłownie jakbym był u siebie na wsi w 10 roku się czuję. Na tej głównej startowej, najmniejszej gospodarce, tu przy słupku, możemy włączyć pierwsze poświetlenie, tak jak spuścicie. No jakbyśmy, nie wiem, wyszli w nocy, przykładowo psowi zanieść jedzenie i zapalili światło, tak, na budynku. Spójrzcie się, jak to ładnie wygląda. Jak na 15, ja jestem w szoku, że to się udało zrobić. Tu mamy jedną latarnię, tu możemy zapalić drugą. Jakbyśmy, nie wiem, chcieli w nocy zboże zwalać, coś kombinować, wozić. No i dobra, spójrzcie się na to. No naprawdę, tak naprawdę bardzo mi się to podoba. No, ktoś uzna, że jestem debilem, że się ciągle tak powtarzam, ale podziwiam swoją pracę i wkład, który tu włożyłem. W garażu mamy również latarnię. Po włączeniu w jednym miejscu zapala się ta, a możemy jeszcze w tym miejscu włączyć drugą. I suma summarum mamy garaż bardzo ładnie podświetlony, tak jak było to pokazane na prezentacji, tak? Światło wyłącz. Nie wiem dlaczego tłumacz jest prawidłowo przetłumaczony, a to jest odwrotnie pokazywane. Również mamy światełko w stodole, w tym miejscu. Jedna żarówka starczy, to stodoła jest, nie garaż. I po wyjściu również mamy też jeszcze jeden halogen na dwór. Nie, czekajcie. Światło włącz, tak. Tak jak mówiłem, o. Tak, żeby sobie tutaj z tyłu oświetlić podwórko. A u sąsiada to wygląda w ten sposób. Albo spójrzcie się na tak, na ten klimat. Zboże i... no, baja. Po prostu baja dla mnie to jest. A tu mamy sąsiada. Tu mamy jedno poświetlenie. No, zobaczcie, jest ranek przykładowo. Piąta rano, trzeba zrobić obszęt. Ciemno, zapalamy światło. No i zobaczcie, jak to wygląda. Pięknie. Tu mamy jedno, może zaczniemy od początku. Tu mamy możliwość na budynku zapalić. Na wiacie mamy chyba dwa. Jeden. Dwa. Coś takiego. Tu nic nie mamy. Tu w garażu mamy chyba tylko jedną. A w stodole mamy też jedną. O, a w stodole będzie w tym miejscu. Żarówka. Ja tu zamknę. Otworzę ponownie. I tu mamy chyba jedno, a włącznik znajduje się w tym miejscu. Światło włącz. Boże, kochany, odwróć te drzwi jeszcze raz. I to tak wygląda. Takie tam zwykła żarówka wkręcona, setka, żeby w miarę garaż był widoczny, jak coś tam robić, tak? Tak wygląda na gospodarkach to poświetlenie. No, nawet spuści się teraz. To zupełnie jest nie ten farming. Możemy też uruchomić światło na stadionie. Tak jak mówię, jakby ktoś chciał zrobić sobie piłkę 3D i kopać, to jest taka możliwość. Mapa oczywiście też na multi działa. Ja osobiście nie grałem na multi, ale testerzy moi sprawdzali, jest w pełni grywalna. W zależności jeszcze jakie modyfikacje, bo jak modyfikacje mają błędy, a w Farmingu 15 to było normalne, to była codzienność, to może być z tym problem, ale też tam jest. Czy nawet tak jadąc samochodem i podświetlenie. Biogazownia również ma podświetlenie, jakby ktoś chciał na niej pracować, coś robić. O, ciapek. Piękne, to jest naprawdę piękne. Tu mamy również podświetlenie, światłowłącz. Tak jak widzimy. O, może tak powinien pokazywać mapę. Nawet zobaczcie te cienie na tym żuku. Jak na 15, jestem w szoku, że to się udało zrobić. W sumie to z mapy to już będzie chyba wszystko pokazane tak, jak w grze jest. Odpalę ją i pokażę wam... Może tak, zanim ona się odpali... To tak, jest coś takiego jak nowe potrzebne mody do prawidłowej gry. To, co jest nazwane...
Ten folder trzeba wypakować na pulpit z folderu tam zip albo rar, zobaczę jeszcze jak go skompresuję. Trzeba to po prostu wypakować do folderu moc. Te wszystkie pliki wrzucamy, przenosimy do folderu moc, one równo ważą 10 MB. A realistyczne niebo, niebo w 8K. Jest instrukcja, gdzie wejść. Można to trochę inaczej zrobić. Wchodzimy ten komputer, dysk, programy, Farming 15, data, Sky. No i tu całość, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Ja to podmieniam, tak, że więc tego nie będę podmieniał specjalnie. I wtedy mamy niebo w 8K. Jeśli komuś się nie spodoba, może wrócić do starego. Po prostu robimy Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V i przenosimy to w to miejsce, tak. Cała filozofia dodania. A teraz, jak jestem już na mapie, w programie i3D do edycji, no to jeszcze wam na szybko pokażę, gdzie co jest, nawozy, takie pierdoły. Więc tak, trigger wody, no to znajduje się w jednym miejscu, tu gdzie jest ujście, tak jak widzimy, tu w tym miejscu. Nasiona, no to już wam pokazuję. Nasiona, czy tam, nie wiem, opryskiwacz, lejek, czy coś napełnimy w tym miejscu. Odtąd do ton podjeżdżając na największej gospodarce. Na kolejnej gospodarce to znajduje się w tym miejscu. Czyli tu musimy podjechać opryskiwaczem czy tam rozsiewaczem nawozów. Tu siewnikiem musimy podjechać, jak jest wysyp zboża. Na małej gospodarce z krowami. A na małym gospodarstwie rolnym w tym miejscu, tak jak było w wersji 1.1. Nic się nie zmieniło. Trigger paliwo. Znajduje się na gospodarce z małej z hodowlą krów, tu gdzie jest wymiana butli. Na małej gospodarce samej rolnej znajduje się tu przy kurniku. Zapomniałem dodać, że kury na małej gospodarce schodzą sobie po podwórku i zostawiają wszędzie jajka. Krowy chodzą w tym miejscu, a na tamtych gospodarkach na dużej rolnej nic nie ma, na dużej z krowami są po prostu krowy tylko w szopie, ale one nie chodzą, tam są statyczne modele, nie pokazałem w środku. Ale już informuję o tym od razu. Na SKR-ze jest możliwość zakupienia gazu, czy tam gazu, ropy. I na dużej, największej gospodarce z krowami, miejsca wysypu zboża. Jest jeszcze możliwość taka. Wysypywania zboża, no to ja już pokażę tak szybko. Wysypywania zboża to jest tak, w tym miejscu na pewno. Kolejny znajduje się na gospodarce samej dużej rolnej. W tym miejscu jest, można wysypać zboża do binów. I oczywiście standardowo w tym samym miejscu wysypujemy, podjeżdżamy, no i na przyczepu się pokaże informacja. Na gospodarce rolnej, małej, najmniejszej, no to wysypujemy zboża, jęczmień, pszenicę w tym miejscu i ręcznie musimy wrzucić. Rzepak i kukurydzę, no to od razu na skup. Ewentualnie na przyczepie można trzymać lub zrobić pelzmy na środku, wysypać. A ziemniaki na małej gospodarce możemy sprzedać, podjeżdżając tu przyczepą. Niby, że wysypujemy do piwnicy, a tak naprawdę my to sprzedajemy. A zboże wysypać i nabrać, no to w tym miejscu podjeżdżamy, tu wysypujemy i ze żmiki wsypujemy. To wysypywanie, już pokazałem, sprzedaż sumy beli, to z pamięci już nie będę tam wchodził. To jest tylko w tym jednym miejscu, u tego rolnika. Tu, w tym miejscu. Maszyny można sprzedawać, tak jak mówiłem, na złomie. Na SKR-ze starym, złomie. W tym miejscu stawiamy. Waga pokazuje wagę autentyczną, czy tam z gry. Podchodzimy, klikamy i się sprzedaje. Kupowanie maszyn jest w tym miejscu. Pierwsza kolejka się zaczyna od ciapka do wagi, a druga zaczyna się od siątki do chyba kultywatora, także jest dużo więcej miejsca i jest kupowanie sadzonek jest na ziarkowie, tam gdzie sprzedaż to zaraz. Trigger jajek, no to jest przy sklepie, w tym miejscu. Reset maszyn jest na łące parafii, proboszcza, bo tak się roześmie. W tym miejscu na największej gospodarce rolno-hodowlanej jest tak samo jak możemy uzupełnić poznaniaka, przykładowo. Cofamy sobie rozsiewaczem czy opryskiwaczem w tym czy w tym miejscu i sobie uzupełniamy. Na dużej gospodarce samej rolnej jest w tym miejscu, że musimy tu podjechać pod wiatę. Ja ogólnie w którymś modpacku mam taki opryskiwacz duży, to sobie on nawet tutaj stał jak grałem na tej gospodarce. Tu mi się najbardziej grał Proximo Forterlo jakimś tam John Deere'em.
No i do kartofli była Anka i Ferdek. Jak dobrze pamiętam. Te modpaki to ja muszę w końcu pokończyć i wam wydać. Bo szkoda, żeby to się zmarnowało na dysku. Na gospodarce rolno-hodowlanej małej mamy w tym miejscu. Podjeżdżamy opryskiwaczem. Tu mamy wodę, tu mamy nawozy pochowane. Na najmniejszej gospodarce mamy to prawdopodobnie tak samo, jak byśmy chcieli pozaniaka uzupełniać. Czy ogólnie jakiś tam siewnik. Wióry, więc tak, no to już musimy pewnie przejść na drugą. Wióry możemy wysypać, żeby je gdzieś chomikować, zostawiać. Możemy wysypać je na tartaku w tym miejscu. To ma służyć nam do takiego celu, żebyśmy przykładowo chcieli później je tak jakby od tartaku kupić. No to w tym miejscu podjeżdżamy i sobie je stąd zabieramy, że niby kupujemy, a tak naprawdę my je stąd zabieramy z powrotem. A drugie miejsce znajduje się właśnie to, co wam powiedziałem przed chwilą. To jest na farmie, że transportujemy sobie z punktu A do punktu B, że na tartaku niby sobie je kupiliśmy. Przyjeżdżamy przykładowo 30, pełna przyczepa, zwalamy tu do naszej kotłowni, a tak naprawdę to my je z powrotem kitrujemy tam. No ale już mamy taką jakby, nie wiem, filmik na serię, że zakup opału na zimę, tak? Pszenica, jęczmień i rzepak tylko. A, dobra, to jest pryzma, którą też możemy podbierać stąd. Tutaj ziemniaków pinto, tak jak mówiłem. W tym miejscu pryzma, kartofle, wyładuj. Czyli no tak jakbyśmy tam, nie wiem, chcieli je zostawić sobie. Czy też musimy przyczepą tu sobie podjechać, cofać. Ewentualnie przyczepą możemy podjechać w tym miejscu i wykipować ją na bok. No i skup zaczyna się w tym, jest w tym miejscu. Czyli ogólnie nie powinny przyczepy kipować na prawo, bo cały trigger jest przeniesiony na lewą stronę, jak podjedziemy. Bangomaty to już wam pokazywałem, skup ziemniaków, stary GS to wam pokażę. Także mówiłem, tak w tych środkowych drzwiach jest skup ziemniaków, że tu podjeżdżamy, wysypujemy. Już nie chciałem tego, znaczy ogólnie ziemniaki są pod budynkiem pokazane, że w tym miejscu. Ale już nie chciałem tu robić kubki, bo to by trochę brzydko wyglądało, patrząc się z tej perspektywy na ten skup, prawda? Wapno, stary GS, no to wapno jest tu. Można je podbierać łyżką. No i tu jest skup wiór. Na ogrzewanie, tak zwane kotłowni, bloki po PGR-ze. No to ogólnie, waga znajduje się, czy sprzedaż drzewa znajduje się po... Wystarczy tu kłodę położyć, czy nawet na przyczepie mieć, to powinno się sprzedać w tym miejscu. Czyli tak między tym drzewem, a końcem rampy i płytą betonową w tym miejscu. Podjeżdżamy tu sobie pod ukosem i kipujemy sobie śmiało na pryzm. Tak to wygląda od strony Giantsa. Czyli programu do obróbki i 3D. Ja ogólnie odpaliłem kopię zapasową, nie tą ostatnią, tylko tą przedostatnią, dlatego tu widzimy jest błąd, brak tekstury. Miło było, dawno ogólnie nie nagrywałem nic dla was. Mam nadzieję, że ten odcinek się przyjmie. Ogólnie na moim kanale nie będzie już tak bardzo często żadnych odcinków. Niestety, tak jak wcześniej powiedziałem, mam swoją działalność, pracuję na pełny etat. Zmierzam do pewnych celi życiowych. Samochód w wieku 21 lat kupiłem za ponad 50 tysięcy tego Peugeotika. Teraz cały czas uderzam we własne mieszkanie. Kasa jest, tylko teraz kwestia jakiegoś pewnego zakupu. No i ogólnie człowiek robi się coraz starszy, więc gry trzeba na bok odstawić już do końca. Znaczy, co prawda to wydam te dwa modpaki na 100%, bo szkoda, żeby te pousuwać te stare modyfikacje, na które się tyle lat grało. A jeśli się znajdzie czas, no to te wszystkie modyfikacje jeszcze raz przekopię, poprawię, pododaję trochę jeszcze więcej bajerów i w takim jednym modpaku, jeśli czas pozwoli i chęci i zdrowie, to łącznie z tą mapą, wersją poprawkową Podkarpacia V2 wydam wszystko w jednym modpaku. No jeśli ktoś będzie grał na tej mapie i będzie jakieś zgłaszał mi błędy czy problemy, czy będzie miał chęci, żeby tę mapę jeszcze jakoś urozmaicić, to śmiało można mi pisać. Ja wtedy, jak będę miał jakieś czasy, więcej czasu, to usiądę i kiedyś zrobię taki ostateczny modpack, największy na świecie, do Farminga 15, gdzie będą wszystkie moje modyfikacje. Dzięki śliczne za oglądanie, dziękuję, że gdzieś tam się zawsze do mnie ktoś odezwie, ktoś się zapyta, jak zdrowie, jak ręka. Miło jest, że pamiętacie o mnie, ja też o was pamiętam. I nigdy nikt nie powiedział, że ja już kończę na zawsze YouTube. Może gdzieś kiedyś z czymś wrócę. Mam jeszcze kupę odcinków różnych do montowania, różnych filmików z garażu, z budowy rodziców. Ja ogólnie z rodzicami nie mieszkam od ponad roku. No, prawie 2 lat już. Także dużo się pozmieniało mnie w życiu na lepsze. I nie ma co się poddawać. Trzeba iść do przodu, cieszyć się z tego, co jest. I zawsze będzie lepiej, tylko to trzeba chcieć. Dzięki jeszcze raz, zdrówka wszystkim życzę,
powodzenia w życiu, siema!